Dzisiaj porozmawiamy na temat bardzo ważnej rzeczy, czyli dezinformacji oraz współczesnym kształcie wojny. Ja nazywam się Marek Czuma, to jest blog republikański, podcast republikański. Bardzo mi miło, że jesteś ze mną, jesteś z nami. Jestem współautorem tego bloga, miejsca, w którym dbamy o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Czemu taki temat? To jest pewna zajawka, która, mam nadzieję, zachęci Cię do zmiany myślenia, a nawet może zachowania. Prawdę mówiąc, tworzę to, ponieważ od lat interesuję się kwestią wojny informacyjnej, której elementem są tak popularne ostatnio fake newsy. Swoją drogą, to jak banalizujemy ich kształt, to woła o pomstę do nieba. To jednak zupełnie inny temat. Jeśli jednak spojrzymy na tematy dezinformacji, kształt ładu światowego, geopolitykę oraz nasze miejsce na świecie, to wiele wydarzeń nagle rozrysowuje się w zupełnie innych barwach, w zupełnie innym kształcie. Zapraszam do tego krótkiego, a może nawet delikatnie dłuższego niż pierwotnie planowałem wstępu do tematu. Wstępu, w którym, mam nadzieję, zachęcę, tak jak powiedziałem, nie tylko do innego myślenia, ale także do zmiany zachowania we współczesnym świecie. Zanim przejdziemy dalej, powiem tylko, że to jest materiał z serii Sztuka myślenia XXI, czy też Sztuka myślenia XXI wieku, w którym zastanawiamy się i wspólnie uczymy tego właśnie, jak myśleć, żeby być świadomym i żeby nie dać się różnego rodzaju, czy to mediom, czy innym instytucjom, które chcą zaskarbić naszą uwagę w niekoniecznie korzystny dla nas sposób. Ale także przede wszystkim jak myśleć, żeby żyć dobrze i owocnie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do polajkowania może niekoniecznie tego materiału. Przesłuchaj do końca i sam zdecyduj. Ale zasubskrybuj już teraz, ponieważ wiele materiałów w innym przypadku możecie ominąć. Przechodzimy już do sedna. Czy znajdujemy się w stanie wojny? Jeśli tak, to czy domowej, zewnętrznej? Ostatnie miesiące to nasilenie rosnących od lat napięć między nami, między Polakami. Widać to w kontekście aborcji. Nasze stanowisko można znaleźć na blogu. Jest kompletnie inne niż większość stanowisk. W kontekście podejścia do pandemii, a ostatnio także w kontekście podejścia do służb państwowych, przede wszystkim do policji. Patrząc z boku, ktoś mógłby powiedzieć, no i cóż z tego? Napięcia są tak jak były. Trudne czasy skutkują w końcu łatwiejszymi napięciami. Co jednak, jeśli mamy do czynienia ze zdarzeniami niekoniecznie w 100% naturalnymi? Co jeśli w jakiejś części zdarzenia te inspirowane są odgórnie, lub lepiej może powiedzieć odbocznie? Odgórnie może tu sugerować działanie sterowane przez rząd lub opozycję, a nie jest to moją intencją. Chciałbym od razu zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Od kiedy pamiętam, jestem sceptyczny wobec takich jasnych, prostych do wyjaśnienia, choć logicznie brzmiących teorii spiskowych. Szczególnie dużo namnożyło się ich właśnie w towarzystwie pandemii. Choć nie można wykluczyć, że niektóre z nich są częściowo prawdziwe, naiwnością byłoby sądzić, że internetowi mędrcy rozgryźli cały ten plan geniuszy zła zza ekranu swojego laptopa. Naiwnością byłoby jednak także twierdzić, że w naszym świecie nie toczą się rozmaite gry wielkich, średnich i małych interesów. Przeplatają się one wzajemnie, w efekcie tworząc naszą rzeczywistość. Skomplikowaną, niemożliwą do zrozumienia w 100%. Warto w kontekście tej wielkiej gry interesów wziąć pod uwagę nasze położenie geopolityczne. Dla tych, którzy dziedziną tą się nie interesują, uprośćmy sprawę. Polska znajduje się w bardzo ważnym miejscu geopolitycznym, położeniu geopolitycznym. Stwarza to duże zagrożenia i daje oczywiście nam też duże szanse, duże instrumenty gry. Można by powiedzieć, że daje nam dobre karty w grze. Stoimy na drodze biznesu, handlu, mocarstw. Albo poradzimy sobie w tym miejscu i będziemy rosnąć, albo zginiemy. Współczesna wojna to nie zbrojna, masowa hekatomba. Wróćmy do naszych rozważań. Aby to zrobić, zastanówmy się przez chwilę nad współczesnym modelem wojny. My tu w Polsce przywykliśmy myśleć o wojnie jak o hekatombie, która pochłania cały kraj i równa go z ziemią. Z takiej wojny można albo wyjść zwycięsko, albo zniknąć z mapy poturbowanym i zniszczonym. Nawet jednak zwycięzcy kończą jako kaleki. Cóż, to są po prostu nasze kalki myślowe. Uzasadnione oczywiście też historycznie. Współczesne pole bitwy nie potwierdza jednak tego modelu. Najbliższy przykład tego, jak wygląda wojna, możemy zaobserwować za naszą wschodnią granicą po najechaniu Rosji na Ukrainę. Ukraina wciąż jest niepodległym państwem, w którym firmy robią biznes, a ludzie chodzą do pracy i piją kawę w kawiarniach. Swoją drogą firmy ukraińskie na polskiej giełdzie przeżywały ostatnio całkiem niezłą hossę. Są jednak regiony, które są objęte bardziej lub mniej regularną wojną. Kolejny przykład to konflikt w Górskim Karabachu. Trwało on około 1,5 miesiąca i równolegle do działań kinetycznych toczono negocjacje. Naszym naturalnym przeciwnikiem jest Federacja Rosyjska. To przed nią najprawdopodobniej będziemy musieli się bronić w gorącym konflikcie. Czy jednak Rosjanie patrzą na wojnę tak jak my? Czy przygotowanie koncentrują na wyposażeniu armii, a sam konflikt zaczyna się w momencie przekroczenia granicy przez setki tysięcy żołnierzy? Współczesna wojna hybrydowa. Wszyscy cieszymy się z 30 lat wolności. Polska jest w punkcie, w którym nie była nigdy. No, to jest moje zdanie, ale uważam, że jest uzasadnione. Ponieważ moje pokolenie, choć lubi narzekać, wykorzystuje szansę, jakiej nie miało żadne pokolenie wcześniej. Jeśli jednak chcemy dać naszemu krajowi kolejne kilkadziesiąt lat, musimy zmienić podejście do wojny i do życia. Myśląc o sztuce wojennej, mamy z grubsza dwie szkoły. Oczywiście jest ich znacznie więcej, natomiast możemy rozdzielić na dwie takie, powiedzmy, zupełnie odrębne filozofie. Karl von Clausewitz, austriacki teoretyk wojny i weteran, który uważał, że sednem sprawy jest całkowite zniszczenie przeciwnika, aby następnie nakłonić go do spełnienia warunków, które sami chcemy narzucić. I Sun Tzu, to jest wielki mistrz chiński z VI wieku przed naszą erą, tak, całkiem już pokaźny wiek stoi tutaj przed nami. Według niego wojna jest pewną ostatecznością, a nawet on ośmiela się stwierdzić, że jest efektem nieumiejętnie prowadzonej polityki. I według Sun Tzu prawdziwą sztuką jest wygrać wojnę bez przeprowadzenia choćby jednej bitwy. Widzimy kompletnie inne, odmienne podejścia. Swoją drogą warto o tym pamiętać, gdy myślimy o wielkiej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. To są dwie różne filozofie, dwa różne światy. Wracając do naszego teatru wojny, na Rosjan prawdopodobnie większy wpływ ma jednak Sun Tzu. Nie oznacza to oczywiście, jak doskonale wiemy, że stronią oni od rozwoju aparatu wojskowego, wręcz przeciwnie. Rosjanie jednak od wieków stosują coś, co chyba mylnie nazywamy wojną nowej generacji, czy też wojną hybrydową. Temat to obszerny, z przyjemnością, jeśli jest takie zapotrzebowanie, zrobię o tym osobne materiały. Proszę o jakiś komentarz w tej kwestii, to będzie mi łatwiej podjąć decyzję. Odsyłam jednak tutaj do wielu lepszych, znacznie bardziej fachowych źródeł, do takich miejsc przede wszystkim jak Defense 24, Strategy and Future, czy książek. Tu polecam Rosyjskie Służby Specjalne, czyli Jak rozbić państwo autorstwa Alana Paczuszki. Wszędzie tam, w przeciwieństwie do bloga republikańskiego, na którym obecnie się znajdujesz, znajdziesz ekspercką, fachową wiedzę. Tu jednak znajdziesz wiedzę wyesencjonowaną, przedstawioną w, mam nadzieję, przystępny sposób, ponieważ razem współtworzymy oddolne, niezależne medium społeczne i obywatelskie. Czyli staramy się zrozumieć te skomplikowane mechanizmy, które rządzą naszym światem, tak żeby zbudować lepsze społeczeństwo. Natomiast nie jesteśmy ekspertami i razem się uczymy tych wszystkich rzeczy. Otóż wracając, wojna hybrydowa to wojna, która wykorzystuje do osiągnięcia celów całą gamę środków. Nie tylko stricte wojskowy, kinetyczny. Mamy więc do czynienia także z wojną cybernetyczną, dezinformacją, terroryzmem, przestępczością, działaniami wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi itd. Aby to zrozumieć, należy przytoczyć często wypowiadane przez Jacka Bartosiaka słowa, że wojna to narzędzie prowadzenia polityki. Jacek Bartosiak, jeżeli ktoś nie zna, założyciel Strategy and Future. Tak więc mamy jakiś cel polityczny. Powtórzmy jeszcze raz, wojna to narzędzie prowadzenia polityki. Więc mamy jakiś cel polityczny, na przykład osiągnąć większe wpływy w regionie. I następnie sprawdzamy, jak to zrobić, a potem wykorzystujemy wszystkie możliwe środki do tego. Destabilizujemy narody, uzależniamy państwa biznesowo, energetycznie, siejemy dezinformację, czy w końcu atakujemy kinetycznie. Czyli robimy, w cudzysłowie, prawdziwą wojnę. Tak właśnie postępują Rosjanie. I mówi o tym m.in. wydana kilka lat temu doktryna Gerasimowa. Tak o doktrynie Gerasimowa możemy przeczytać na portalu onet.pl w artykule z 2017 roku. Rosja ma nową metodę walki politycznej, siejącą, a potem wykorzystującą chaos. Może wspierać metody wojny konwencjonalnej, a jej fragment poznaliśmy już jako tak zwaną wojnę hybrydową na Ukrainie. Koniec cytatu. No i wszystko pięknie, tylko że to absolutnie nie jest nowa metoda walki. To jest bardzo stara metoda, którą Rosjanie stosowali lata temu i są w tym naprawdę dobrzy. Jak dokładnie Rosjanie chcą wygrać z wrogim państwem? Skoro już wiemy, że Rosjanie stosują znacznie bardziej zróżnicowane instrumentarium, powstaje pytanie, czy mają może jakiś bardziej złożony, skonkretyzowany model, wedle którego chcą wygrać z wrogim państwem? Jak najbardziej. Mówił o tym były agent KGB Jurij Bezmienow, gdy już nie był agentem KGB. Polecam cały wykład odsłuchać. Jest na YouTubie, jest też na artykule, który jest odpowiednikiem tego podcastu na blogu. Streśćmy jednak to, co najistotniejsze. Artykuł miał być, materiał miał być oczywiście zajawką jedynie, a już jest dość spory. W tym momencie mamy już prawie 13 minut. Także no, ale mam nadzieję, że zostanie w umyśle na dłużej i będzie owocował czymś dobrym oczywiście. Wróćmy do tego, jak Rosjanie, streśmy te najistotniejsze punkty tego, jak Rosjanie sobie z tym radzą. Otóż rosyjskie służby wywiadowcze nie przeznaczają wcale, tak jak możemy sądzić z filmów hollywoodzkich, większości środków na działalność szpiegowską, żeby wygrać jakieś szczególne tajne dane. To, jak mówi Bezmienow, jedynie jakieś 10-15% kosztów. Oczywiście, jeśli chodzi o wysiłek, ale też finanse i tak dalej. Znacznie bardziej istotna jest dywersja. Chodzi o to, aby spojrzeć, uwaga, słowo klucz, bardzo często pojawiające się u nas na blogu republikańskim. Chodzi o to, aby spojrzeć długofalowo i przygotować taki plan, który pozwoli za 20-30 lat wysadzić państwo, realizując swoje cele. Nie będę tu poświęcał przesadnie dużo miejsca na każdy z punktów. Chętnie napiszę o tym osobny artykuł, przygotuję podcast, wideo. Jednak przelećmy tak pokrótce, jakie są kolejne etapy rozbijania państwa. Są 4, najpierw je wymienię, a później bardzo króciutko opiszę. To jest demoralizacja, destabilizacja, kryzys i normalizacja. Odnośnie demoralizacji, warto zauważyć, że na ten etap przeznaczono około 15-20 lat. To jest niesamowite. Kto dzisiaj tak myśli? Prawda? Mamy polityków, którzy myślą, no maks na kadencja do przodu. Tutaj demoralizacja 15-20 lat. Chodzi o to, aby zmienić jedno pokolenie, dlatego ten czas. W tym punkcie uderza się w wartości, które spajają społeczeństwo, naród. Wywracane do góry nogami są zatem takie przekonania jak religia, tradycja, edukacja, życie społeczne, administracja państwowa. Tutaj Bezmienow wskazuje, że znaczną rolę decyzyjną zaczynają odgrywać media, przejmując niejako rolę władzy od demokratycznie wybranych przedstawicieli. Struktura władzy, czyli wybierani są ludzie bez wiedzy, bez kompetencji, podatni na korupcję, zepsucie itd. Wymiar sprawiedliwości. Bezmienow podkreśla sztuczne tworzenie ideału równości wszystkich obywateli i siłowe narzucanie go, co swoją drogą często jest przykrywką do, o ironio, faworyzowania jednej grupy. Przykładów mamy na pęczki, również przede wszystkim być może za oceanem. Nieprawda, że każdy rodzi się taki sam i prawne, sztuczne równanie wszystkich daje więcej szkody niż pożytku. Punkt drugi, etap drugi, destabilizacja, gdy już mamy społeczeństwo zdemoralizowane. W tym punkcie chodzi o zdestabilizowanie instytucji i życia społecznego. Chodzi o brak porozumienia między sąsiadami, członkami rodziny, by nawet w najbardziej prozaicznych sprawach iść do sądu. Najistotniejsze w procesie destabilizacji jest utrzymanie społeczeństwa w ciągłym, wewnętrznym napięciu i walce. Brzmi znajomo? Trzeci etap, kryzys. Kluczowy element całości. Ten etap rozpoczyna się w momencie, w którym organy państwowe przestają działać w prawidłowy sposób, czyli przestają wypełniać swoje zadanie. Państwo nie ma możliwości funkcjonować i spełniać swojej roli. Właśnie dlatego moim zdaniem szczególnie mocno należy się dystansować od wszystkich takich rewolucjonistów, którzy pragną wyprowadzać ludzi na ulicę i bojkotować instytucje publiczne, niezależnie od tego, jakie poglądy mamy i kto w danym momencie rządzi. Mówiłem to samo, kiedy była Platforma rządziła i ta bardziej prawa strona mówiła, że trzeba wyprowadzić ludzi na ulicę i to samo mówię teraz, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Być może ten podcast będzie słuchany za kilka lat, kiedy jeszcze ktoś inny będzie rządził. To samo będę uważał. I czwarty, po kryzysie, ponieważ kryzys też może wiązać się z wojną domową, może się wiązać z najazdem z zewnątrz. Czwarty etap to normalizacja, czyli etap, który następuje po kryzysie. Jest pięknie ironiczny. W tym miejscu następuje pewna stabilizacja, jednak już pod rządami agresora. Oczywiście nie wypowiedzianymi wprost. Mogą to być ludzie sympatyzujący z nim, czy też podstawieni przez niego. Ludzie zmęczeni kryzysem, niezależnie od wszystkiego, godzą się na nowego, charyzmatycznego przywódcę, który zaradzi całemu złu. Czy my przypadkiem nie jesteśmy już w stanie wojny? Więcej na temat tego, jak w praktyce różne działania były podejmowane na Ukrainie, chętnie napiszę w osobnym artykule, bazując na wspomnianej wcześniej książce Alana Paczuszki. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Wiedząc jednak, jaki jest ogólny schemat działań, dodatkowo przenosząc to na grunt współczesny, warto zadać sobie pytanie, czy my przypadkiem nie jesteśmy już w stanie wojny? Póki co agresor nie jest bardzo jasno wskazany. Podział między nami jest jednak bardzo wyraźny. Jest dobra wiadomość, możemy temu zaradzić teraz bezkrwawo. Jeszcze. Wymaga to jednak od nas gigantycznej pracy nad sobą, swoimi emocjami i swoją wiedzą oraz świadomością. Nieważne, że te tematy mogą być nudne, nieważne, że te tematy mogą nas nie interesować, musimy się orientować. Moim zdaniem jesteśmy na etapie gdzieś między pierwszym i drugim, czyli między demoralizacją a destabilizacją. Przyszła więc demoralizacja i rozmydlanie wszelkich norm społeczno-moralnych. Znajdujemy się w stanie początkowej, aż skutecznej destabilizacji. I zaraz przedstawię swoje 7 kroków tego, co można z tym zrobić. Natomiast najważniejsza rzecz, zachowaj dystans, kultywuj życzliwość wobec bliźniego. Jeśli te rzeczy będziemy robić, a ponadto zajmować się sumiennie swoimi codziennymi obowiązkami, agresor będzie miał upiornie trudne zadanie. Tylko tyle i aż tyle. Jak uniknąć zagrożenia i budować lepszą przyszłość? 7 elementów kontrdezinformacji. Chciałbym w tym momencie przedstawić moją propozycję 7 elementów przeciwdziałania dezinformacji, które może na co dzień uprawiać każdy z nas. Zachęcam do tego równie mocno, jak do podzielenia się tym materiałem z bliskimi. Natomiast zanim przejdziemy do 7 kroków, to zachęcam do dwóch rzeczy. Po pierwsze, zostaw subskrypcję i już teraz możesz polubić materiał, jeżeli uważasz, że jest wartościowy. Natomiast druga rzecz, zachęcam też do zapisania się na naszą listę, na nasz newsletter blogowy, ponieważ wtedy jesteśmy niezależni od mediów społecznościowych, YouTube'a, Facebooka i tak dalej. Wracamy. Obiecane 7 kroków, które powinniśmy zrobić, żeby budować taką tarczę ochronną. I to jest przez każdego z nas do zrobienia. Nie przez służby państwowe, przez rząd. Oni mają inne trochę zadania, a to jest to, co my możemy jako szarzy, zwykli obywatele. Punkt pierwszy. Ogranicz czas spędzany z mediami społecznościowymi. Media społecznościowe to jeden z podstawowych elementów siania dezinformacji. Dodatkowo przebodźcowują nas, co zmniejsza możliwość skupienia się i ogólnego poczucia szczęścia. Są ogromną bombą negatywnych informacji. Zmniejsz swoją obecność na Facebooku czy Twitterze, a na pewno wyjdzie Ci to na dobre. Swoją drogą już teraz zachęcam jeszcze bardziej do zasubskrybowania kanału, ponieważ niebawem będę rozmawiał z Piotrem Bireckim, też współautorem bloga, właśnie na temat mediów społecznościowych i ich wpływu na nas. Punkt drugi. Powstrzymaj się od szybkiego przyjmowania opinii w jakiejkolwiek sprawie. Nagłówki gazet bombardujące nas co chwila sprzyjają temu, abyśmy na wszystko mieli odpowiedź. Daj sobie ten komfort. Nie muszę w tej sprawie jeszcze mieć poglądu. Poczytam więcej, porozmawiam z ludźmi, będę mieć swoje zdanie, a na razie nie. Póki co nie musisz mieć żadnego zdania i nie jest to złe. Złe jest ufać, że dziennikarze, którzy zajmują się dziennie 20 sprawami, mają kompetencje, aby myśleć za ciebie. Punkt trzeci. Nie patrz na drugiego Polaka i innych także ludzi jak na wroga, nawet jeśli reprezentuje inne poglądy. Uwaga! To nie oznacza i nie zachęcam do tego, że masz wyrzekać się swoich poglądów. Jesteś przeciw aborcji? Okej. Nie musisz iść ani o centymetr w stronę jej popierania. Nie patrz jednak z nienawiścią na Martę Lempart czy twoją koleżankę z piorunem w awatarze na Facebooku. To buduje twoje wewnętrzne napięcie i prowadzi do osądzania przez stereotypy. Punkt czwarty. Trzymaj dystans do newsów i komentatorów. Ich zadaniem jest przykuć twoją uwagę, ich zadaniem jest wzbudzić w tobie emocje. Na tym robi się biznes. Ja nie mówię, że to jest źle. Natomiast mówię, że ty musisz się umieć przed tym bronić. Jak? Patrz, punkt drugi i cała seria nasza Sztuka myślenia XXI, czy też Sztuka myślenia XXI wieku. Na YouTubie tutaj też możesz posłuchać. Mówimy, jak się przed tym bronić. Punkt piąty. Zajmij się robieniem dobrze swojej codziennej pracy i opiekuj się bliskimi. Naprawdę znacznie ważniejsze w naszym życiu jest to, czy solidnie wykonamy swoje zadanie w pracy oraz czy docenimy to, co właśnie zrobił twój przyjaciel. Tak? Czy docenisz to, co właśnie zrobił twój przyjaciel, niż czy napiszesz kolejny krzykliwy post na Facebooku. Zastanów się, jak się rozwinąć. To pomoże naszej gospodarce. Im więcej fachowców, tym lepiej. Tym silniejszym państwem będziemy. Tym silniejszym miejscem na świecie będziemy. Zastanów się, jak pomóc w swoim domu. Spędź więcej czasu z dziećmi, bez smartfona i komputera. Dzięki temu wychowasz zdrowe, stabilne psychicznie pokolenie, a to jest na wagę złota. Punkt szósty. Nie zapominaj nigdy, że to, co widzisz, to jedynie wycinek szerszej całości. Lubimy się oburzać, gdy zobaczymy jedno zdanie w nagłówku portalu. Fakt jest jednak taki, że nawet cały artykuł jest jedynie elementem, zwykle bardzo wybiórczo wybranym, całej sprawy. Cała sprawa zaś jest tylko jednym z wielu elementów całości, często jednym z wielu elementów dezinformacji. Bądź tego świadomy. I punkt siódmy. W dyskusjach nad kształtem państwa domagaj się wzmocnienia naszych służb specjalnych, wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Bardzo rzadko o tym mówimy, jednak solidny kontrwywiad właśnie przeciwdziała dezinformacji między innymi. Gdy myślimy o tym, jak wydać publiczne pieniądze, bądźmy proszę świadomi tego elementu. Mówmy o tym, że silny wywiad jest nam potrzebny. Nie tylko, że potrzebujemy na socjal, nie tylko, że potrzebujemy na walkę z globalnym ociepleniem, wywiad jest równie istotny. Przyda się też oczywiście twarda wiedza, to już poza tymi 7 punktami, i to zdobędziesz z poznawania materiałów z serii Sztuka myślenia 21. Zachęcam jeszcze raz. Dziękuję za przesłuchanie tego materiału, który miał być krótki, a się rozrósł. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy i że zachęci do myślenia. Podaj go proszę dalej, napisz w komentarzu, co sądzisz. A potem proszę, idź do swojego bliźniego, powiedz mu coś miłego. Może to być Twoja żona, dziecko, tata, może być przyjaciel, ale może być też zwykły człowiek na ulicy czy w sklepie. Bądźmy dla siebie życzliwi. To jeden z najprostszych sposobów zmiany świata. Jak się również okazuje, jeden ze sposobów przeciwdziałania dezinformacji i uderzaniu przez obce państwa, którym zależy na osłabianiu nas, Polaków. Nie zmarnujmy tej szansy, jaką mamy, jako pokolenie, które od 30 lat żyje w wolnym świecie i może budować swój kraj. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Ja nazywam się Marek Czuma. To jest blog republikański, miejsce, w którym oddolnie budujemy społeczeństwo obywatelskie. A Tobie życzę wszystkiego dobrego z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Trzymaj się, miłego dnia, smacznego posiłku. Cześć!